IKEA, znany żółto-niebieski sklep, w którym poza tym, że uchronicie się od śnieżycy, kupicie garnki, talerze, kubki, dywany albo kwiatki, to jeszcze zjecie w ich restauracji, jak będzie trzeba, to skorzystacie z toalety i zaopatrzycie się w zapas ołówków na cały rok. Nie no, żartuję, nie bądźcie januszami i nie bierzcie tyle ołówków. Brzmi to jak miejsce, w którym jest wszystko, co potrzebne do przeżycia, łącznie z łóżkami, na których w razie czego można przyciąć komara. Właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku razem z Natalią stwierdziliśmy, że sprawdzimy, kto z nas da radę dłużej tam przetrwać. Za chwilę wejdziemy do środka i na dzisiejszy odcinek nie mam przygotowanych żadnych utrudnień, żadnych ułatwień, ani żadnego koła fortuny, dlatego że po prostu pierwsza osoba, która po wejściu z jakiegokolwiek powodu wyjdzie przed budynek, przegrywa odcinek. To oznacza, że każdy z nas będzie musiał dla siebie wymyślić jakieś zajęcie, tak żeby się nie nudzić, żeby mieć co robić, żeby ten czas szybciej płynął, bo wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku najgorsza będzie nuda. Ale zanim wyjdziemy z samochodu, zanim wyjdziemy do środka i zanim zaczniemy rywalizację, to strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie dobić tutaj 25 tysięcy lajków, bo jeśli wam się to uda, to nagramy podobny odcinek, ale w jakimś innym, może trochę bardziej ekstremalnym miejscu. Więc jeśli jesteście nowi i trafiliście na ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. No dobra, mamy godzinę 14:01, więc od tej pory Natalia możemy korzystać tylko z budynku oraz z parkingu, bo jesteśmy jakby na parkingu, w razie czego samochód jest do dyspozycji, ale tylko jeśli chodzi, nie wiem, o kurtkę, bagażnik albo o zostawienie czegoś. Dobrze, może tutaj przyjedzie po śniegu. Nie ma siedzenia w samochodzie. Każdy z nas, jak widzicie, ma swoją kamerę i Natalia, powodzenia, zobaczymy, kto wytrzyma dłużej. No zobaczymy. Skoro czas już leci, to muszę iść do budynku i ja swoją przygodę w IKEA zacznę od toalety, bo po pierwsze muszę skorzystać z łazienki, a po drugie muszę uczesać włosy, bo była taka śnieżyca i tak mnie rozwiało, tak mi zmokły włosy, że masakra. No dobra. Rozdzieliliśmy się już z Natalią i mój plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby oczywiście po pierwsze wygrać, ale po drugie, żeby w tej IKEA jak najwięcej potestować. Mam tutaj na myśli zarówno testowanie różnych gadżetów, bo w IKEA da się kupić naprawdę ciekawe, nietypowe rzeczy, ale również testowanie restauracji IKEA, bo w tym menu jest tyle ciekawych pozycji, że no, w dzisiejszym odcinku je popróbujemy i zobaczymy, co smakuje najlepiej. No dobra, jak widzicie, po niecałych 10 minutach mam już swój obiad. Wziąłem devolaya z pire ziemniaczanym i z brokułem. W sumie kto pytał o niego, ale no był w zestawie. Do tego na początek grzałem też wodę gazowaną i za wszystko zapłaciłem, jak widzicie, tylko 26 zł. 26 zł jak za cały obiad i do tego jeszcze wodę gazowaną, to jest naprawdę dobra cena. No tylko pytanie, jak to będzie smakowało. No i udało mi się znaleźć pierwszą rzecz, którą chcę kupić. Jest to taka najzwyklejsza szklana miska, którą chyba każdy ma w domu. W sumie tak się teraz zastanawiam, czy Karol nie będzie żałował tej decyzji, że wymyślił taki odcinek, bo wiecie, co oznacza wpuszczenie samej kobiety do IKEA. Olbrzymie zakupy. Właśnie udało mi się znaleźć kolejną fajną rzecz. Są to takie kubki do kawy i zawsze chciałam je mieć i nawet nie wiedziałam, że są w IKEA, ale to w sumie jest jako nowość, więc może faktycznie pojawiły się całkiem niedawno i one są pakowane w takich kartonikach po dwie sztuki i kosztują 49,99, więc bierzemy. No dobra, ten smak nosimy sobie od tego pire ziemniaczanego. Są to takie, wiecie, dość mocno rozgotowane ziemniaki po prostu, ale naprawdę spoko. Jak dla mnie mogłyby być chyba trochę bardziej słone, ale poza tym, no dobre ziemniaki. Teraz czas na devolaya. Devolaya jest dość mocno zbity, od dołu jest płaski, u góry jest tylko taki wypukły. Pachnie, no jak devolaya i taki raczej gorszej jakości, ale uwaga, jest dobry, ale bardzo suchy, strasznie suchy. Jeśli chodzi o doprawienie, to jest po prostu idealnie, ale no, tak jak mówię, brakuje jakiegoś masełka albo no czegokolwiek innego, żeby nie było to aż tak suche. No i uwaga, jeszcze brokuły, ale tutaj szału pewnie nie będzie. Jak ktoś lubi, to spoko, no po prostu gotowany brokuł, ale ja jakimś takim fanem nie jestem. Mały update, jem sobie obiad. Jak widzicie, dopiero mniej więcej w połowie devolaya udało mi się dokopać do jakiegoś takiego masełka chyba z pietruszką. Teraz to smakuje zupełnie inaczej, jest o wiele lepszy ten devolay i on z całej tej trójki zdecydowanie wygrywa i szczerze, jak będziecie kiedyś w IKEA i będziecie głodni, to śmiało możecie brać, bo jest naprawdę dobry. Kolejna rzecz, która wpadła mi w oko, to takie fancy kieliszki, mega one mi się podobają i one są pakowane po 4 sztuki i kosztują 69,99, więc chyba też je wezmę. Podczas chodzenia po IKEA stwierdziłem, że zrobi zdjęcie mojego koszyka i wyślę Karolowi zdjęcie z podpiskiem, że koszyk się zapełnia i ciekawe, czy nie będzie żałował decyzji nagrywania tego odcinka. Karol odpisał, że zapomniał powiedzieć, że mamy budżet 100 zł na ten odcinek. Ja napisałam, że już troszeczkę za późno i napisał, że wiedział, że to będzie zły pomysł. No i w sumie wydaje mi się, że faktycznie może tak być, chociaż teraz już chodzę po takich działach, wiecie, gdzie są pościele, ręczniki, takie łazienkowe rzeczy i stąd nic nie potrzebujemy, ale na samym końcu są jeszcze kwiaty, świeczki zapachowe i takie inne gadżety, więc wydaje mi się, że tam jeszcze coś sobie weźmiemy. No dobra, Darek Zony, ogólnie na ocenę takie 8 na 10, było naprawdę spoko, te brokuły niepotrzebne, reszta naprawdę w porządku. Aktualnie jest 14:40, więc minęło 40 minut odkąd tutaj jesteśmy i powiem wam, że póki co czas płynie bardzo szybko. Ja specjalnie jeszcze nie idę na sklep, żeby, wiecie, te emocje dozować, bo jakbym, wiecie, poszedł teraz na sklep, tam wszystko już zobaczył, potem wrócił tu, jeszcze coś zjadł, to tak naprawdę nie miałbym co robić, więc będę robił tak, że będę, wiecie, robił coś większego, typu właśnie jadł obiad, potem z 20-30 minut odpoczywał, nic nie robił, trochę siedział na telefonie i po tym czasie będę znajdował sobie kolejne zajęcie.
momencie, żeby jakby no, rozdzielić te wszystkie zajęcia na cały dzień. Teraz na przykład wybrałem sobie apkę na telefon i szukam jakichś ciekawych gadżetów, które mógłbym, wiecie, pójść kupić i razem z nami przetestować, bo wiem, że w Ikei czasami naprawdę ciekawe rzeczy się pojawiają, więc jak coś znajdę, to dam wam znać. Udało mi się już dotrzeć do części magazynowej i powiem wam, że jestem w szoku, jaka ta Ikei jest mała. Myślałam, że będę miała co najmniej godzinę chodzenia, a jest 14:42, a ja jestem już na końcu. Za wszystkie zakupy zapłaciłam 129 zł, więc nie tak źle. Karola portfel za bardzo nie ucierpi i w sumie prawie wyrobiłam się w tym limicie, który napisał. Teraz jedziemy wózkiem do auta, no i to wszystko zanosimy. Wszystko odstawione do auta, więc teraz jeszcze muszę odstawić wózek, no i idziemy do restauracji i zjeść coś słodkiego. Jezu, widzowie, wpadłam na 300 ekipą. Zanim pójdziemy do restauracji, wejdę jeszcze raz na sklep Ikea, załaduję cały wózek rzeczami i wyślę Karolowi zdjęcie i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. No dobra, jak widzicie, jest prawie godzina 15, siedzę tak już z 20 minut i powiem wam, że powoli zaczyna mi się nudzić, ale jak widzicie, znalazłem rzecz, dzięki której no, będę miał zajęcie, przynajmniej na chwilę. Bo co ciekawe, w Ikei można kupić klocki Lego. Jest tam jakieś 201 sztuk różnych kolorów, różnych wzorów i w ogóle, więc coś tam pewnie będzie można z tego ułożyć. Więc idę teraz odnieść te tacy z jedzeniem i poszukać klocków, bo podobno w Ikei w Gdańsku są. No dobra, słuchajcie, wypakowałam cały wózek różnymi rzeczami i dzwonimy do Karola, zobaczymy, jaka będzie reakcja. Oczywiście ja to zaraz rozpakuję, bo i tak mamy mnóstwo czasu w tej Ikei, ale chcę zobaczyć, co Karol powie na to, że zrobiłam zakupy za jakieś pewnie 1000 zł. Hej Karol, bo ja zrobiłam całkiem spore zakupy i mam pytanie, ile mamy hajsu na koncie? No tak wygląda mój wózek, o. Nie no, nie żartuję. Mamy tyle. To ja płacę twoją kartą, bo to ty wymyśliłeś ten odcinek, nie? Dobrze, wiedziałem, że będę tego załatwiał. No dobra, hej. No dobra, chyba udało mi się znaleźć. Mamy tutaj, jak widzicie, o, takie opakowania Lego XIK, więc to jest chyba to, czego szukam, chociaż myślałem, że ten karton będzie trochę większy, tak szczerze mówiąc. No ale nieważne, kupimy i zobaczymy, czy da się coś z tego sensownego ułożyć. Idąc do klasy z tym Lego, znalazłem jeszcze pod widzicie herbatniki i powiem wam, że nie miałem pojęcia, że w Ikei da się kupić jakby takie ciastka w paczkach. Pierwszy raz to widzę, więc stwierdziłem, że wezmę, spróbuję i no, zobaczymy zaraz, jak smakują. Okej, chwilę to trwało, ale zostały mi, jak widzicie, ostatnie trzy rzeczy, które odkładam tutaj i tutaj, no i wychodzimy ze sklepu. No dobra, wróciłem do restauracji, bo tutaj jest sporo stół, na którym mogę to wszystko, wiecie, testować i układać. I zaczniemy sobie od tych herbatników. Zobaczymy, jak smakują, bo jak je otworzę, to w międzyczasie będę mógł sobie, wiecie, zajadać w trakcie układania tego Lego. Po otwarciu wyglądają one tak i... o... mamy tutaj XD, jak widzicie, samo się ułożyło. Kurde, powiem wam, że jest ich sporo, czekajcie, ile kosztowały w ogóle? Jak widzicie, 8 zł, więc w sumie niedużo. Bierzemy S-jak, subskrybujcie ten kanał i uwaga. No ej, dobre. Smakują trochę jak moje ulubione herbatniki z dzieciństwa i powiem wam, że no póki co, jeśli chodzi o jedzenie, to Ika mocno zaskakuje. No nie, słuchajcie, przyszłam do restauracji na ciasta i jak widzicie, nie ma tego dajma. Jest tylko ciasto marchewkowe. Tutaj mamy tartę śmietanowo-borówkową z białą czekoladą. No i jeszcze ciasto wiśniowo-czekoladowe, ale nie ma mojego ulubionego nocika. Co jest? Po otwarciu Lego, jak widzicie, mamy tutaj, ile? 5? Nie, 4 takie foliowe torebeczki, w których znajdują się klocki i nie ma tutaj takiej klasycznej instrukcji, jak wiecie, w każdym porządnym zestawie Lego, tylko no jest taka ulotka, na której jest pokazane, co można zrobić i niestety, no z racji tego, że to Lego jest raczej przeznaczone dla dzieci, jak widzicie, szału nie ma, jeśli chodzi o te konstrukcje, ale w sumie z drugiej strony będę mógł sobie na to patrzeć, będę próbował, wiecie, odwzorować każdą i no dzięki temu zleci mi trochę czasu. Zeszłam sobie tutaj już na dół do bistro i w ogóle po drodze zauważyłam, że są te kioski do zamawiania i sprawdzimy, czy przypadkiem tutaj nie ma tego tortu. I jest ten tort, spójrzcie! Razem z kawą, o kurde, a tutaj jest bez kawy, ale w ogóle są gofry. Ja nigdy gofra z Ikei nie jadłam, więc czas go spróbować. Bierzemy jednak gofra. Odebrałam już mojego gofra, pachnie mega ładnie, jesteś mega gorący, więc czas teraz na próbę smaku. Powiem wam, że smak jest całkiem spoko, co prawda jest mega suchy, więc za to mały minusik, ale jak za tą cenę, to naprawdę jest okej. Na rozgrzewkę, jak widzicie, użyłem sobie to łóżko, które było tutaj na drugim miejscu. Chciałem zacząć tego autka, ale nie widzę dokładnie, jakie klocki tam powinny być. Zaraz spróbuję zrobić to na czuja, zobaczymy, czy mi wyjdzie. Ale powiem wam, że zakup tego Lego to był dobry pomysł, bo no już widzę, że zejdzie mi na tym trochę czasu. Nie miałam żadnego pojęcia, że w Ikei sprzedają gofry, bo my w ogóle jak z Karolem tutaj jesteśmy, to rzadko jemy. W bistro praktycznie nigdy nie byliśmy. Raz tylko na moim odcinku testowaliśmy właśnie te lody z automatu, co się robi samemu. Raz też testowaliśmy obiad u góry w restauracji i dwa razy byliśmy na tym torciku. No dobra, autko prawie ułożone. Nie wiem, brakuje mi chyba klocków. Nie mogę zrobić tej tylnej osi, ale no może po prostu jestem ślepy i nie mogę znaleźć tych klocków, które potrzebuję. Z przodu wygląda identycznie, z tyłu prawie też, ale lecimy dalej. Trzecia konstrukcja, czyli dziobak i czwarta konstrukcja, czyli drzewo. O, jak widzicie, też zrobione. Plan jest taki, żeby zrobić jeszcze te wszystkie rzeczy, które tutaj są i wtedy zajmiemy się kolejnymi sprawami. Okej, mój gofr zjedzony. Siedziałam sobie i przeglądałam telefon i uświadomiłam sobie, że największym problemem, żeby spędzić tutaj dużo czasu, będzie nuda. Tutaj kompletnie nie ma co robić, wiecie, jest tylko sklep, gdzie możecie obejrzeć rzeczy, kupić je i to już zrobiłam. No i jest jeszcze
restauracji, gdzie możecie coś zjeść i posiedzieć i ja też już to zrobiłam. Dlatego, jak możecie zauważyć, jestem na dziale dziecięcym, przyszłam zobaczyć, czy są tutaj jakieś kolorowanki, albo wiecie, jakieś krzyżówki, nie wiem, cokolwiek, czy mogłabym się zająć, żeby po prostu się nie nudzić. Udało mi się znaleźć kolorowankę, ale co prawda jest ona olbrzymia, bo ona jest na takiej dużej rolce i ona jest w sumie dedykowana do, jak widzicie, takiej tablicy i ona naprawdę jest olbrzymia, no ale chyba ją wezmę, bo po prostu odwinę sobie kawałeczek i będę ją kolorowała. Do tego jeszcze oczywiście biorę mazaki, żeby miała czym kolorować tą kolorowankę. No dobra, jak widzicie, ostatnia rzecz ułożona, już jakiś czas temu, ale chwilę sobie siedziałem na telefonie, bo jak widzicie, wybija 16, więc 2 godziny siedzenia w IKEA za nami i szczerze nie pamiętam, kiedy ostatnio tak długo siedziałem w jednym sklepie. W ogóle, więc ja siadłem sobie te herbatniki i chyba trochę przegiąłem, bo zjadłem, no tak, z pół paczki na oko. Więc jest to czas, żeby po raz pierwszy udać się do toalety, zobaczymy, w jakim są stanie, bo nie wiem, kiedy ostatnio byłem w IKEA w toalecie, nie pamiętam. Zazwyczaj jak przyjeżdżam z Natalią, to dosłownie 15-20 minut i wychodzimy, bo wiemy, co chcemy, ale teraz mi się nam się nie spieszy, więc pójdę do łazienki, a potem zaniosę to Lego do samochodu. No dobra, przyszłam ze swoją kolorowanką tutaj na strefę jedzenia do restauracji u góry, ale powiem wam, że jest piątek, jest strasznie dużo ludzi, więc mega ciężko się nagrywa, ale czasem smakować naszą kolorowankę, tutaj mam też markery i chyba uda mi się je otworzyć, bo tutaj mają taką cienką warstwę jakby tego plastiku, z tej strony jest zdecydowanie grubsza. No i zacznę to sobie kolorować i w sumie jestem ciekawa, ile czasu zajęłoby pokolorowanie takiej całej kolorowanki, bo myślę, że jest kilka tygodni. Kolorowanka, jak widzicie, już rozwinięta i to jest chyba podwodny świat, bo tutaj są same takie wodne zwierzaki i zacznę sobie od kolorowania tej ośmiornicy i przygotowałam sobie już do niej niebieski oraz różowy marker. No dobra, wyszedłem już z toalety, powiem wam, że łazienki spoko, nie są może jakieś najładniejsze na świecie, ale były czyste, chyba dlatego, że pani przede mną dosłownie jakieś 5 minut sprzątała. Tak czy inaczej, jestem już lżejszy, więc za chwilę zrobimy test jakiegoś kolejnego jedzenia, ale póki co idę do samochodu i przypomniało mi się, że Natalia dzwoniła, że kupiła mnóstwo jakichś rzeczy, więc zaraz zobaczymy, na co wydała tyle hajsu. Okej, otworzyłem bagażnik i widzę tylko 3 rzeczy, więc to jest niemożliwe, że Natalia na to wydała tyle hajsu. Czekajcie, pewnie w środku coś jest. W środku jest tylko moja kurtka, oczywiście wsiadać nie będę, bo no nie możemy siedzieć w samochodzie, ale no wszystko wskazuje na to, że Natalia mnie hehe sprankowała, więc czekajcie, dzwonię do niej zapytać, o co chodzi. Halo, na co ty niby wydałaś tyle pieniędzy, jak w samochodzie są 3 rzeczy? Co? Niemożliwe. W środku są. Natalia, sprawdzałem w środku. Wkręcałaś mnie, tak? Tak. Naprawdę? Czy ty naprawdę naładowałeś do wózka rzeczy tylko po to, żeby mnie wpędzić? Tak. Super, jesteś. Dobra, nara. Nie no, ja widzę i podziwiam, że chciało jej się ładować to wszystko do wózka tylko po to, żeby mnie wkręcić, ale nieważne. Ważne, że jesteśmy do siaka do przodu. I powiem wam, że na tym parkingu jest strasznie zimno, więc wracamy do środka i wiem już, gdzie pójdziemy. No nie wierzę, słuchajcie, poszedłem pod maszynę do robienia lodów, bo nie wiem, czy wiecie, ale w IKEA możecie sami sobie ukręcić takiego loda włoskiego. On kosztuje 4 zł i to jest niestety problem, dlatego że jak widzicie, no nie można płacić kartą, a jedyne co mam przy sobie to, jak widzicie, te oto 2 złotówki. W takim razie, słuchajcie, mamy misję, żeby zdobyć 2 złote i zrobimy to po prostu kupując coś i rozmieniając banknot 100 złotowy. Jak widzicie, w końcu pierwszy raz po ponad 2 godzinach wszedłem na sklep, zaraz poszukam tutaj czegoś, co mi się przyda, kupię to, w kasie zapłacę po prostu, wiecie, gotówką i zrobię tak, żeby wydali mi 2 złote, żebym mógł sobie tego loda wziąć. Po dłuższej chwili, jak widzicie, udało mi się pokolorować tą ośmiornicę i wygląda to naprawdę całkiem nieźle, ale przede mną jeszcze dużo innych rzeczy. Dobra, mam, słuchajcie, znalazłem idealną rzecz, dzięki której nie tylko, wiecie, rozmienimy hajs i będziemy mieli monety na lody, ale też dzięki której mój telefon się nie rozładuje, bo jak widzimy tutaj kabel z USB-A na USB-C, nie, czekajcie, to nie ten. O, to ten z USB-A na Lightning, bo mam iPhone'a, tylko, kurde, sam kabel niewiele mi daje, bo trzeba, wiadomo, podpiąć go jeszcze do kontaktu przy pomocy tej wtyczki. Jak widzicie, mamy tutaj taką wtyczkę, która kosztuje, o, 19,99, więc w sumie spoko. Dzięki temu będziemy mieli i kabel, i wtyczkę, i za całość zapłacimy 69,98, więc w sumie niewiele mi to daje, bo jak zapłacę 100, to dostanę w banknotach 3 dychy, a w monetach, no, tylko 2 grosze. O, ale słuchajcie, znalazłem wodę, ona kosztuje idealnie 4 zł, więc jak ją wezmę, to będę miał i ładowarkę, i monety, żeby zjeść loda. No i mamy to, jak widzicie, po jakichś 30 minutach walki udało się zdobyć monety, mamy 6 zików, więc w końcu mogę wziąć tego dużego loda o smaku waniliowym. My już zatarłem, kiedyś to robiliśmy i chodzi o to, że patrzcie, najpierw wyjeżdża wafelek, tyk, wkładacie go tutaj, no i teraz, a, wybieracie smak, bierzemy oczywiście waniliowy, tak wafelek podjeżdża i, o, jak widzicie, wyjeżdża gotowy lód. Powiem wam, że dla tego smaku warto było tracić pół godziny na sklepie szukając rzeczy, bo co jak co, no niby zwykły waniliowy lód, ale no ma w sobie coś takiego, że czujecie, że to było dobrze wydane 4 złote. No dobra, lodzik zjedzony, więc teraz wracamy na górę. Idziemy tam, gdzie jadłem obiad i inne rzeczy, bo po pierwsze musimy podłożyć telefon, a po drugie, no możemy już powoli szukać czegoś kolejnego do zjedzenia, bo z tej nudy zgłodniałem. O,
proszę, widzowie, spójrzcie, kogo spotkałem, Natalia. Serio, kupiłaś sobie tą kolorowankę wielką? Tak, kupiłam sobie tą wielką kolorowankę, bo innych nie było. Okej, ile ona, bo ja widziałem, ona miała chyba 10 czy 15 metrów, nie? To szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale jest olbrzymia. Okej, no ja generalnie przyszedłem tutaj, bo o, to jest, widzowie, to, czego szukałem. A widzisz, Natalia, masz coś takiego? Nie mam, Karol, jestem w lekkim szoku, bo nawet nie wiedziałam, że fikej są ładowarki do telefonu, ale mój telefon ma jeszcze 54% baterii. No to wcale nie aż tak dużo. Aha, serio, widzowie, czy oni naprawdę tak założyli tutaj trytytkę, przez co nie mam jakiej za bardzo teraz rozciąć i no nie mogę tego kabla bardziej rozwinąć. Super to zrobili. Ale nieważne, ważne, że działa, jak widzicie, telefon już się ładuje, bo no mam 37% aktualnie. Jak w ogóle, Natalia, się trzymasz? Jest to mega nudno, naprawdę, nie ma tutaj kompletnie co robić. Pracuję z tą kolorowanką i nie wiem, czy czujesz, ale jest strasznie zimno. Tak, ale to tutaj jakoś jest tak mega zimno. Chcę, że ja nie wiem. Ale skoro już tutaj, Karol, jesteś, to ja cię wykorzystam, żebyś popilnował moich rzeczy, a ja idę sobie wziąć coś do jedzenia. A ty nie jadłeś jeszcze nic? Jadłam gofra na dole. Hej, szpikaj, są gofry. Okej, to nie wiedziałem o tym, ale dobra, ja już jestem na to dawno w obiedzie, bo ja zjadłem jak tylko przyszliśmy, więc no ja zaraz też coś muszę zjeść, ale to jak chcesz, to idź pierwsza. Dobra, słuchajcie, Natalia poszła już po jedzenie i wydaje mi się, że Natalia powoli ma już kryzys. Siedzimy w IKEA i no już prawie 3,5 godziny i Natalia narzeka, że jest jej nudno, a jak już mówi, że jej nudno, to musi być jej naprawdę bardzo nudno. Dodatkowo mówię, że jest jej zimno i faktycznie w tym miejscu jest strasznie zimno. Jak tam siedziałem, to było zdecydowanie cieplej. I szczerze mówiąc, aktualnie wydaje mi się, że wygrywam. Wydaje mi się, że jestem bardziej zmotywowany, ale no Natalia dobrze tutaj zagrała z tą kolorowanką, bo ona jest mega duża i ma co robić. Ja co prawda na nudę nie narzekam, bo przez ostatnie 1,5 godziny ciągle coś robiłem. Teraz jak Natalia wróci z jedzeniem, to też pójdę coś zjeść. No i myślę, że na spokojnie będzie już 18. W sumie, jak to sobie teraz myślę, to IKEA jest otwarta do 21 i szczerze, wydaje mi się, że jest szansa, że do tej godziny wytrzymam, ale raczej gorzej będzie z Natalią. Ale czekajcie, skoro Natalia mi dzisiaj sprankowała, to my też zrobimy na niej pranka prosto z gimnazjum, czyli narysujemy tutaj jej takiego oto pięknego kaktusa. Sorry, widzowie, nie mogę się powstrzymać. Oho, witamy. Co tak mało? Czyżbyś planowała wyjść niedługo? Nie, nie planowałabym wyjść niedługo. Po prostu mam jeszcze kilka rzeczy do spróbowania tutaj, żeby. A, okej. Okay. Ale w ogóle wzięłam wózek, a wzięłam jedną zupę i tak długo się czułam. Jeszcze to wyglądało. Ale co ciekawe, tu jest zupa pomidorowa, ja nawet ty. Nie wiem, że jest. Ale ładnie wygląda, muszę ci powiedzieć. Powiem ci, że do tej pory wszystko, co jadłem, było naprawdę spoko w tej IKEA. Devolaj mnie mega zaskoczył, bo jadłem devolaja na obiad. Jest mega dobra smaku, jest mega dobrze doprawiona, ale przez to, że makaron jest w środku, to jest mega rozgotowany, nie? A, okej. Okay. Ale w smaku jest pyszna. Właśnie skoczyłam mieć zupę i zupa była naprawdę przepyszna. Mega zaskoczenie. Tak jak mega zaskoczenie było to, co zobaczyłam na mojej kolorowance i Karol, ty sobie chyba żartujesz. Ja siedziałam tutaj godzinę i się starałam, żeby nawet nie wyjechać poza granicę, a ty mi tutaj narysowałeś coś takiego. Kaktusa, Natalia. Natalia, no byłaś małoczyna w gimnazjum, jak zostawiłaś zeszyt i poszłaś do łazienki, to też miałeś kaktusy. Grabisz sobie, naprawdę sobie grabisz. To ty zaczęłaś, tak, tę wojnę? Ja bym chciał przypomnieć. Z prankiem na mnie. Nie był taki. No nie był, nie był. Wybiło 18, 4 godziny siedzenia w IKEA za nami. Natalia, pakujesz walizę? Pakuję plecak, bo jest mi tak zimno, że już dostałam kataru i co chwilę tak chrząkam, tak. No, to prawda, to jest strasznie zimno. Więc idę sobie zrobić wycieczkę po IKEA i tym razem przejdę sobie górę, bo tam mnie jeszcze dzisiaj nie było. Okej, mnie też tam jeszcze nie było, ja tam pójdę potem, dlatego że jak ty pójdziesz, to ja mam sprytny plan. Dobra, słuchajcie, no to już poszła, powiem wam, że nie dziwię się, bo to jest tak zimno, że serio, nie da się wytrzymać. Zaraz się przysiądę, ale zanim pójdę w nowe miejsce, to pójdę najpierw po coś do jedzenia, bo przydałoby się sprzedać kolejnej rzeczy i przy okazji trochę się rozgrzać. W takim razie póki co odłączam telefon, ale oczywiście to wszystko biorę ze sobą. I wyrzucałem właśnie opakowanie po ładowarce, ale zwróćcie uwagę, że tutaj leży jakaś książka. Ktoś chyba ją przeczytał i nie stwierdził, że ją wyrzuca. Nie mam pojęcia, co to za bardzo jest. Jest to książka po polsku z tego, co widzę. I kurde, widzowie, może to jest znak, żeby w końcu coś przeczytać. Ja książek w ogóle nie czytam, ale w sumie nie mam co tutaj robić, więc wezmę ją i zaraz zobaczę, co to jest. Okej, jestem właśnie w garażu, bo przyszłam do auta odstawić tą kolorowankę, bo ona jest taka długa, że nie mogłabym jej schować ze swojego plecaka. No i plan na teraz jest taki, najpierw idę do toalety i w ogóle to jest mega ułatwienie w dzisiejszym odcinku, chociaż mamy toaletę i możemy z niej bez żadnych limitów korzystać, bo zazwyczaj jest tak, że mamy limity albo w ogóle nie mamy kibelka. A jak już wyjdę z toalety, to jadę schodami do góry, wchodzę na ten wyższy poziom IKEA, tam gdzie są wszystkie, wiecie, takie aranżacje i w ogóle. No i tam sobie pochodzę, żeby trochę się po pierwsze rozgrzać, a po drugie zabić czas, bo jak nie będę miała tej kolorowanki, to za bardzo nie wiem, co mogłabym robić. Ale zanim zajmiemy się książką, to musimy zająć się najpierw tym, co mam na tacy. Jak widzicie, wziąłem sporo rzeczy do przetestowania i żebyście nie myśleli, nie? Ja wiem, że jem dużo normalnie, ale nie aż tyle, co tutaj widzicie. Wziąłem to po prostu dla testu. I lecąc po kolei mamy tak, lasagne wegetariańską, co ciekawe. Ona bardzo ładnie wygląda, jestem ciekawy, jak będzie smakowała. Tutaj zupę pomidorową, tak żeby się rozgrzać, bo no nie ukrywam, że ja też zmarzłem. Dalej na słodko mamy cynamonkę, jakieś ciasto z malinami, białą czekoladą chyba. Tutaj ciasto marchewkowe. No i kolejna rozgrzewająca rzecz, której nie wzięła Natalia, bo pewnie nie wiedziała, że jest, czyli zwykła herbata. Chodzę tak sobie po tej IKEA i powiem wam szczerze, że teraz bym sobie siadła na takiej kanapie. Wzięła sobie kocyk, którego
chyba tutaj akurat nie ma i pooglądała sobie telewizor, który tutaj jest, ale jak widzicie, jest tylko reklama IKEA i raty. Ale powiem wam, że można tutaj znaleźć dużo ciekawych rzeczy i tutaj na przykład jest taka olbrzymia lista zakupów na takiej dużej rolce i w ogóle patrzcie, jak tutaj śmiesznie zrobili, że jak na dole pisało dziecko, to z błędem cukierki i dużo zabawek i taka śmieszna minka. Mega spoko. Dobra, to jest zacznę od zupy pomidorowej, którą jadła Natalia. Podobno dobra, sprawdźmy. To jest trochę dziwna. Strasznie kremowa, taka bardzo kremowa. Faktycznie dość pierna, ale no nie, myślałem, że będzie to coś lepszego po tym, jak Natalia tak to zachwalała. Jest to oczywiście zjadliwe, plus jest taki, że jest to ciepłe, więc się trochę tym rozgrzeje, ale no nie no, miałem większe oczekiwania. Teraz czas na lasagne, ona bardzo ładnie wygląda i bardzo ładnie pachnie, ale uwaga, powiem wam, że mimo tego, że jest wegetariańska, smakuje naprawdę bardzo dobrze. Jestem w szoku, bo nie myślałem, że to będzie aż tak dobre i tutaj kolejny raz spore zaskoczenie. Kolejna ciekawa rzecz to cynamonka. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle jadłem cynamonkę, więc nie wiem, czy wiem, jak to smakuje, ale zobaczymy, czy po prostu w IKEA mi podejdzie. Pyszna. Serio, naprawdę bardzo dobra. No powiem wam, że jestem w szoku. Ale zobaczmy kolejne desery. Teraz mamy ten biały deser z malinami, uwaga. Też bardzo dobry, chyba nawet lepszy niż ta cynamonka, bo cynamonka jest dość sucha, ona taka wiecie, no musi być, ale to jest fajne, takie orzeźwiające, dość chłodne, mokre. Kurde, no znowu się nie spodziewałem. Na koniec zostało jeszcze ciasto marchewkowe. Ja jakimś wielkim fanem nie jestem, chociaż nie przeszkadza mi ono. Kurde, i też jest dobre, powiem wam. Naprawdę jestem w szoku, bo zawsze myślałem, że to jedzenie IKEA jest takie, wiecie, średnie. Kiedyś siedzieliśmy na tym kopsiki i byłem no lekko zniesmaczony nimi, ale dzisiaj naprawdę jestem w szoku. Podsumowując to wszystko tak, pomidorówka 5 na 10, lasagna 9 na 10, cynamonka 8 na 10, to ciasto 9 na 10, no i ciasto marchewkowe takie też 8 na 10. No ale ja teraz idę to wszystko jeść, jak widzicie sporo tego mam, więc chwilę mi to zajmie, ale to bardzo dobrze, bo zleci mi czas i co jak co, ale głodny po tym odcinku na pewno nie będę. Chodzę po tej IKEA i powiem wam, że jestem w szoku, jak IKEA się rozwinął, nawet nie miałam pojęcia, że są tutaj normalnie pralkosuszarki do kupienia. Jestem serio w szoku. No i niestety, jak widzicie, doszłam do strefy z zabawkami, czyli ostatniego działu. Niestety, już za bardzo nie mam gdzie chodzić po IKEA, bo odwiedziliśmy już cały dół, całą górę. Mamy godzinę 18:34, więc do zamknięcia zostało jeszcze trochę czasu i chciałabym wytrzymać do samego końca. Mam co prawda małą nadzieję, że Karol podda się przed zamknięciem, bo wydaje mi się, że on totalnie nie ma co robić. Pojedzone, więc mogę w końcu pokazać wam, ile za całość zapłaciłem. Jak widzicie, nie wyszło drogo, bo za wszystko zapłaciłem 48 zł. Tutaj macie poszczególne ceny, gdyby was interesowały. Ale czas teraz zająć się tą książką, którą przez przypadek znalazłem. Dalej nie wierzę, że będę to robił, ale idę widzowie czytać książkę. Dotarłam już do tego sklepiku i udało mi się znaleźć jedną ciekawą rzecz, a mianowicie chipsy. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, że w IKEA są chipsy. Jak widzicie, są one o smaku solonym i bierzemy je do przetestowania. Poza tym jest też pełno różnego rodzaju żelków i ja sobie wezmę... O, może te serduszkowe? I poza tym wezmę sobie jeszcze takiego batona a la Snickers. Jestem ciekawa, jak będzie smakował. Minęło sporo czasu, bo jak widzicie jest 19:17 i no, jeśli chodzi o tą książkę, to dobrnąłem do 12 strony, ale więcej nie dałem rady. Serio, to jest... totalnie nie moja bajka. Poza tym to jest też, jak widzicie, jakiś czwarty tom, więc ta książka to nie wypał, zapomnijmy o tym jak najszybciej. Ale a propos godziny, nie bez powodu tak sobie siedzę na tym telefonie i czekam do 19:30, bo dzisiaj o 19:30 jest gala Fame MMA. Nie ukrywam, że wolałbym obejrzeć tę galę w domu przed telewizorem, ale no siedzimy w IKEA już ponad 5 godzin, prawie 5,5 godziny i ja stąd, słuchajcie, nie wychodzę. Siedzę do samego końca, dopóki następnie wyrzucą, to ja tu siedzę. Mam nadzieję, że zaraz Natalia się podda, bo po prostu będzie jej się nudziło, a mi nudzić się nie będzie, dlatego że wykupuję właśnie pay-per-view i po prostu będę sobie tę galę oglądał. No dobra, przyszłam z moimi kupionymi rzeczami do góry i znowu siedzę w restauracji, ale to jest w sumie takie jedyne miejsce, gdzie da się siedzieć, bo w tym bistro nadal jest mega mało miejsc, ale jak widzicie, tak prezentują się moje zakupy. Tutaj mamy solne chipsy, tutaj mamy żelki, a tutaj na dole batona a la Snickers. Jeżeli chodzi o cenę, to za żelki zapłaciłam 4 zł, za chipsy 6, a za batonika 3,50, więc w sumie całość kosztowała 13,50 i wydaje mi się, że jest to mega tanio. Teraz jeszcze pytanie, jak to będzie smakowało. Żelki są w takiej cukrowej posypce, pachną mega ładnie, są fajne, miękkie, mają mega fajny smak, bardzo dobre. Ja mega lubię właśnie takie miękkie żelki i oceniłabym to jako takie 10 na 10, serio. Kolejną rzeczą, którą przetestuję, będą chipsy i są one takie grubo krojone. Też pozytywne zaskoczenie, bo są takie mega chrupiące przez to, że są grube. Czuć trochę sól, nie jest jej za dużo, więc takie 9 na 10, bardzo dobre. No i na sam koniec został nam batonik, taki bardziej orzechowy, trochę gorszy Snickers, więc takie 7 na 10. Wybiła 19:30, więc gala jak widzimy się zaczyna. Wykupiłem sobie dostęp i elegancko na telefonie będę mógł oglądać, więc no tak naprawdę mam teraz co robić. Tylko wiecie co, te krzesła są dla mnie mega niewygodne po całym dniu, więc pójdziemy w trochę inne miejsce. Siedząc tutaj, przeglądam sobie Twitterka i zobaczyłam post Fame MMA, że dzisiaj jest gala i w ogóle o tym zapomniałam, więc mamy godzinę 19:32, odpalam sobie YouTube'a i oglądamy tą darmową część. Widzowie, mamy to, znalazłem idealną miejscówkę, gdzie mogę sobie siedzieć wygodnie, dlatego że jak widzicie, siedzę sobie na sofie i mam taką miejscówkę, że szok, siedzę tutaj w rogu, jak ludzie idą, to
tutaj nie patrzą, bo to jest taki wielki znak, który mnie zasłania. Tam jest normalnie ścieżka do chodzenia, a ja elegancko jak szef mogę sobie siedzieć i oglądać galę fejmu. Tutaj wszędzie dookoła pani sprzątnęła już krzesła, postawiła tak na górę i się przestraszyłam, że zaraz zamykają, ale podobno jest do 21, więc wydaje mi się, że śmiało mogę tutaj jeszcze siedzieć. Nikt mnie nie wygonił, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Słuchajcie, jest godzina 20.04, to oznacza, że do zamknięcia zostało mniej niż godzina. Nie wiem, czy wytrzyma mi telefon, mam tylko 28%, bardzo szybko mi się rozładowuje, ale napisałem przed chwilą do Natalii, czy żyje i czy wszystko okej, bo jestem w szoku, że jeszcze się nie poddała. Za niecałą godzinę, bo o 21.00 zamykają IKEA i słuchajcie, ja nie wiem, jak to będzie, bo ani ja, ani Natalia chyba nie mamy zamiaru się poddawać, w sensie ja na pewno. Natalia chyba też, nie, bo zostało już tyle czasu, że raczej wytrwa, więc póki co jeszcze tutaj siedzę, oglądam tego fejma, ale no, powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Myślałem, że wytrzymamy tutaj max 3-4 godziny i że z nudów wyjdziemy, ale jakoś tak to wszystko się potoczyło, że jeszcze siedzimy i mam nadzieję, że Natalia zaraz stwierdzi, że to bez sensu i no, że po prostu się podda. Okej, wybija godzina 20.25, w IKEA zaczyna się robić powoli pusto, poza mną siedzi jeszcze tutaj jeden stolik, więc na razie dzielnie siedzę dalej. Jestem już po obejrzeniu pierwszej walki, w której wygrała Shea i nie wiem, czy przypadkiem nie kończy się już darmowa transmisja. Jest mi też już powoli zimno, więc jeżeli ona się skończy, to wstaję i idę sobie zrobić kolejną wycieczkę po IKEA, żeby trochę się rozgrzać i zostało już tylko 34 minuty do końca i uda mi się wygrać albo w sumie zremisować z Karolem, jeżeli on też nie wróci do auta. Oho, przed sekundą już był komunikat przez głośniki, że za 30 minut zamyka się IKEA. Dobra, słuchajcie, musiałem niestety wstać, bo panie zaczęły już sprzątać, układały poduszki, w ogóle akurat tam, gdzie siedziałem, poduszek nie było, więc musiałem położyć się, już dały mi do zrozumienia, że powinienem wstać i wyjść ze sklepu, dlatego że zaraz zamykają, więc idę jeszcze się przejść, zanim wiecie, dojdę do końca, to będzie już pewnie 20.50 i ja nie wiem, słuchajcie, jak ten film się zakończy. Natalia, serio? Dają ci chyba pracownicy do zrozumienia, że powinnaś stąd wychodzić, czy nie? Sprawdzałam na necie i jest do 21, tak? Aha, sprawdzałaś na necie do 21, okej. Okay. No, tak widzę, nie wiem, jak to zrobiła, że nikt jej nie powiedział, żeby już wyszła, ale... Mi co prawda Karol nikt nie powiedział, że mam stąd wychodzić, ale ja mogę powiedzieć tobie, żebyś już stąd wyszedł. Ale czemu? Żebyś przegrał. A, z całej IKEA, zapomnij, to jest 120 minut. Co robimy? Bo ja już się nie poddam. Ja też nie, ja siedzę do końca. Ja też siedzę do końca. Ja też, Natalia, ale ustalamy remis jakiś czy coś, bo ja nie wiem, jak to zakończyć, no tego się nie spodziewałem. Jeżeli wyjdziemy razem o 21, no to będzie remis, ale no siedzimy o 21, bo może akurat się rozmyślisz i jednak wyjdziesz wcześniej. Nie, ja wcześniej wyjdę, czy okej, okay, no to ja tu siadam i siedzimy o 21. Widzowie, spójrzcie na to, 21.01, jesteśmy już na parkingu i Natalia czaisz, 7 godzin byliśmy w IKEA. Karu, ja się trochę czuję, jakbym była w szkole, po pierwsze mam plecak, a po drugie cały dzień się nudziłam. Bez kitu, ale musieliśmy, słuchajcie, wychodzić, bo zamykają sklep i Natalia, co, remis? Pierwszy raz chyba w historii tej serii jest remis, więc gratulacje dla ciebie, gratulacje dla mnie, idziemy szybko do samochodu. No, bo jest zimek, nie wiem. W takim razie, widzowie, na tym będziemy kończyli ten mega dziwny odcinek. No nie spodziewałem się, że aż tak długo wytrzymamy, myślałem, że no właśnie ktoś nas podda się po 3-4 godzinach z nudy. No ale jednak przez to, że były toalety, że była restauracja, że było powiedzmy co robić i że był fame. Oglądałaś fame? Tak, no tą jedną walkę. A, na darmową? Tak. No, to dzięki temu wszystkiemu, słuchajcie, udało się wytrwać aż do 21. Pierwszy raz w tej serii mamy remis, ale no już nic więcej zrobić nie mogliśmy. Wygnali nas ze sklepu, więc no czas najwyższy stamtąd uciekać. Jeśli wam się podobało, to strzelcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, w których mam nadzieję ktoś z nas już wygra. Póki co my z Natalią włączamy podgrzewanie siedzeń, wracamy do domu i widzimy się w kolejnym odcinku.